Dzień dobry, ziomeczki, witajcie. Ostatni raz witam na zewnątrz mojego hotelu tutaj w Bangkoku. Jest godzina 8 rano, kierowca już na mnie oczekuje. Ja zniosłem wszystkie bagaże, ładnie się wykąpałem, ogoliłem się ładnie, jestem gotowy, świeżutki do trasy. Wybieram się na lotnisko tutaj te Sława na Pum, największe w Tajlandii i potem lecę do Singapuru. W Singapurze mam przesiadkę, czekam 7 godzin na lotnisku i z Singapuru lecę bezpośrednio do Berlina jakieś 12 godzin. Także życzcie mi powodzenia, żeby się wszystko udało. Ja wiem, że to wideo wyjdzie dopiero później, nie w ten sam dzień, no bo jest takie delikatne opóźnienie przez te wszystkie loty i tak dalej, nie? Ale co? Czas jechać dalej w podróż. Czas ruszać do Europy, czas opuścić Azję. Dziękuję, że byliście ze mną przez te 77 odcinków. W sumie 76, ale o tym jeszcze napomnę, bo coś mi się kiedyś tam po drodze zapomniało. Kto wie, to wie. Kto odkrył, to odkrył. Także ziomeczki, zapraszam na odcineczek i życzę miłego, miłego oglądania i miłego dzionka. Żegnamy się z hotelem. Tutaj samochód czeka, transport czeka. Ja sobie siadam wygodnie do tyłu. Jakaś Toyota Corolla i jedziemy tym. Już jestem na lotnisku, żadnych problemów po drodze, żadnych korków. Zajęło to mniej więcej 40 minut, żeby tu dotrzeć. 40 km jakoś chyba było. Ja wchodzę do środka, szukam tutaj biurka firmy Scott czy Scoot, jak niektórzy mówią, żeby się zaczekinować, żeby wziąć bilet i będę usilnie poszukiwał czego śniadania. Śniadania będę poszukiwał, głodny się robię. Trzeba coś zjeść. Poszukuję tablicy informacyjnej, która powie mi więcej, dokąd się udaje, bo na razie to nie mam zielonego pojęcia. Ale chyba tutaj, tak mi się wydaje, bo tu jest napisane rząd JK i tu Fly Scott jest napisane. Także szukamy. Czyli muszę czekać. Niestety jeszcze nie ma check-ina otwartego. To czekamy sobie, gdzieś tutaj usiądę, się rozlokuję. Myślę, że mam około godzinki. Usiadłem sobie w jakiejś knajpie tutaj azjatyckiej i zamówiłem sobie zupkę ryżową i jakieś takie chińskie bułeczki z jakimś mięsem w środku. Zaraz to powinno przyjechać. I kawka do tego zimna. Wjechała moja kawusia na zimno. Pięknie wygląda, jeszcze lepiej pewnie smakuje i wygląda na mocną. Tego mi trzeba. Przyszła zupka ryżowa. Tylko w niej jeszcze grzebnę, bo tu ma być gdzieś mięso w niej. A jest, dobrze, spoko. I pan przyniósł sosiki i przyprawy. Oprócz zupy dostałem jeszcze takie bułeczki w środku z mięskiem. To jest chyba jakaś czerwona świnia w środku. Już po check-inie, bilety mam, teraz idę przez bramki jakoś przebrnąć. Muszę jechać na górę. Sprawnie to idzie nawet dzisiaj, jakieś 10 do 15 minut maksymalnie, przejdę sobie przez bramki i poczynię jakieś zakupy. No i po kontroli w sumie poszło szybciej niż myślałem, a teraz do sklepu. No i zaś jakaś kolejna kontrola, takie typowe. Jak mus to mus,
Sklep jednak będzie potem. Poczyniłem jakieś drobne zakupy i teraz trzeba się kierować w stronę bramki. A moja bramka to jest D3. Nawet ją widzę stąd, jest bliziutko. I sobie klapnę, odpocznę. Mam jakąś godzinkę do odlotu, mniej więcej. To wchodzimy, pakujemy się tutaj i idziemy gdzieś 21E miejsce, czyli tak dalej niż połowie samolotu raczej. Witam już oficjalnie z lotniska w Singapurze. Mam tutaj przerwę 9 godzin i pójdę sobie gdzieś znaleźć jakąś miejscówkę, gdzie będę mógł wypocząć. Co miałem zrobić? Miałem wydostać się na zewnątrz, żeby zobaczyć sobie Singapur chociaż na kilka godzin, a tu się okazuje, że kurde jest deszcz. I ten deszcz wszystkie plany krzyżuje, nie będę w deszczu tam gdzieś biegał, moknął i w ogóle, nie? Po co? To zostanę sobie na lotnisku, ogarnę sobie jakiś kąt i zaraz muszę ogarnąć koniecznie jakieś jedzenie, bo minęło już 7 godzin od tego śniadanka, a śniadanko było takie trochę liche, nie? No, to lecimy 9 godzin, nie, nawet 8 w sumie jeszcze zostało. 8 godzin, bo o pierwszej w nocy jest lot jakoś, a jest godzina 17, coś koło tego. Także muszę się czymś zająć przez te kilka godzin. A lot będzie trwał, w sumie to będzie najdłuższy lot w moim życiu. Jak do tej pory miałem 11,5 czy 12 godzin, miałem najdłuższy lot, czy coś takiego. A ten będzie trwał 13,5. Nie mogę się aż doczekać, powiem wam. Masakra. Ale co, nie poddaję się i mam nadzieję, że jeszcze będą dłuższe loty, bardziej męczące. Im bardziej męczące, tym bardziej większy chaos jest, nie? A ja lubię chaos. Dobra, lecimy. Zobaczcie, co napotkałem. Power cycle, czyli napędzasz, prąd robisz swoimi własnymi siłami. Dobre, nie? Pedałują sobie i ładują telefony. Poszukamy jedzenia. Słuchajcie, znalazłem jedzeniownię i zamawia się w takich maszynkach. W ogóle głupie to wszystko tam jest. Nie da się tego cofnąć, jak dokona się jednego wyboru. Trzeba wymazać. I nawet nie wiem, z którego ja zamówiłem tutaj żarcie, bo pełno jest tutaj tych budek. Ja mam tu jakiś numer 6780. Tu numery są wszędzie. Cholera, nie mam pojęcia, gdzie to cholerstwo zamówić, a czy gdzie to odebrać. Zaraz znajdziemy. I wjechało moje jedzonko. Jest to taka zupa wietnamska z wołowinką, z kawałkami wołowiny. Zaraz wam tutaj to pokażę, jak to wygląda. Mniej więcej tak. Czyli surową wołowinę wrzucają do zupki. Ona się tam zaparza, już pewnie widzieliście to nieraz. Do tego jest jakaś cebula, jakieś nudle są. Zajadam, jestem głodny. Słuchajcie, dowiedziałem się jednej rzeczy, mianowicie skąd odlatuje samolot do Berlina. Odlatuje z terminalu pierwszego, a obecnie jesteśmy na terminalu numer 3. Także trzeba się przemieścić, podobno z buta idzie się mniej więcej jakieś tam 10 do 15 minut do tego kolejnego terminalu. To lecimy. Jaka nazwa w ogóle, dokąd samolot leci? Jeju, ojeju, gdzie lecisz? Jeju. Patrzcie, czym tutaj policja się wozi, ziomeczki. Zobaczcie, takim wózkiem golfowym, taki podobny, co ja jeździłem nim ostatnio. Jakieś radio tu mają, jedno, drugie, jakąś tutaj do kamerek, jakąś telewizornię. Tutaj mają jedną, drugą kamerę, gaśnicę z tyłu wożą, sygnały mają. Ciekawe, ile to wyciąga, czy ma jakiś podrasowany silnik. Doczekałem się w końcu bramki, bramka na Berlin C24. C24, transfer C. Gdzie to będzie? C24, rozglądniemy się zaraz. Tu jest D, tu jest E. C11 do 26, w tamtą stronę, jazda. Jestem przy właściwej bramce C24. Teraz na chwilę obecną jest lot tutaj do Helsinek i zaraz po tym będzie lot do Berlina.
czyli za jakąś godzinkę, może dwie, już będą wpuszczać tutaj. To ja się cofam na jakieś żarełko. Trafiłem w takie miejsce, Jamie Oliver. I tutaj jest jego książka. A co jest dostępne? Takie wszystko, prawie że na gotowo. A ja nie wiem tak naprawdę, że on się pod tym podpisuje, co tu dają. Naprawdę? Na lotnisku mamy jeszcze dostępność taką pizzy. Trafiłem w takie miejsce. Tutaj po drugiej stronie gościu robi takie rzeczy. Zaraz wam pokażę. Ale najlepsze jest to, że to tak nie wygląda. Może jedzenie trochę tak wygląda, ale serwują to w takich papierowych jakby kubeczkach. Nie ma to nic wspólnego tutaj z tymi miskami, co widzicie na zdjęciu. A tu ziomek jeden jeszcze robi takie coś. Ziomeczki, wylot jest za chwilę i za 13,5 godziny lądujemy w Berlinie. I dalsza relacja będzie właśnie z Berlina. Do zobaczenia w Berlinie. Słuchajcie, minusem tej linii lotniczej jest to, że na początku przyjmują karty niby płatnicze, ale nie przyjmują Revoluta, a Revolut jest Mastercard. Także miejcie na uwadze to, jak podróżujecie tą dziadowską linią, że nie przyjmują karty Revolut w ogóle. Więc słuchajcie, cały lot będę bez wody w ogóle. Nic, czyli nic do jedzenia, żadnej wody, bo innej karty nie chcą przyjąć. Nie mam gotówki, wszystko gotówkę jaką miałem tam na miejscu, czy to było z Tajlandii, czy tam tutaj stąd, to wydałem. No bo po co mam zabierać to ze sobą? Wszędzie w samolotach przyjmują karty kredytowe, a tu się okazało, że jednak nie wszystkie. Nie wiem, co jest przyczyną ogólnie tego, ale no przez 13, 13,5 godziny mniej więcej, żeby nie móc się napić wody, to jest trochę takie śmieszne, że nie mogą takiej karty przyjąć, gdzie to jest normalnie zwykła karta Mastercard, nie? I tutaj w ogóle im się jakaś woda powylewała, wszędzie z tego, tutaj jakoś mokro się porobiło tutaj na podłodze. I to idzie aż tam. A ja sobie też pomoczyłem trochę bluzę z tego wszystkiego, bo bluza była na krześle, spadła za krzesło i jest teraz mokra, bo coś z kibla się tam wylewa, jakaś woda. Witam was, drodzy widzowie, już z Berlina. Wylądowałem, samolot był opóźniony o jakieś 40 minut, także teraz tylko kontrola paszportowa i lecimy dalej. Moja misja na najbliższych parę minut: znaleźć jakiś kącik z jedzeniem. Potrzebuję koniecznie coś zjeść, zgłodniałem przez ten cały lot, a oczywiście, jak wspominałem wcześniej, nie przyjmowali karty Revolut, tylko inne. Jasne, że mam inne, ale potrzebowałem internetu, żeby przerzucić pieniądze, żeby działały. No i się okazało, że niestety nie ma internetu, nie mogę tego zrobić. Jakbym chciał zapłacić za internet kartą, to mogłem zapłacić Revolutem, który oczywiście nie był przyjęty, czyli się nie dało. No takie trochę perypetie, nie? Z tego wyszły. To lecimy do wyjścia i szukamy jakiegoś jedzenia. A gdzieś tu w ogóle, po drugiej stronie, oczekuje moja mama z tatem. Przyjechali po mnie na lotnisko. Miał przyjechać kolega Maciek, ale nie wiedział, czy zdąży, czy się pojawi. Także przyjechali oni, no i już tutaj są na zewnątrz, już nawet stąd ich widzę, czekają, no 40 minut opóźnienia było, w sumie jakieś tam 50, no. Cześć. Gdzie to było? Aha, masz laskę. Cześć, podróżnik. Cześć. Znalazłem takie miejsce z kanapeczkami. Zamówiłem sobie tą tutaj z szynką i z serem. Do tego zamówiłem sobie kawę i kupiłem sobie wodę. Koszt 10 euro. Zjedzone kanapeczka, kawka wypita, jeszcze mam wodę, a jedziemy do domu tym Suzuki S-Cross SX4. No i Arkad już prowadzi. Zapraszam. Zobaczcie, jaka piękna pogoda nas tutaj przywitała. Szkoda, że Niemcy. Nie lubię Niemiec, ale no trudno, trzeba przejechać kawałek. Jest taki szron, fajnie, tak zimowo jest, minus 5 stopni czy coś takiego. Droga czyściutka, nie ma dużo ruchu,
do granicy jest jakieś 120 km jeszcze i od granicy około 50. Także jedziemy. Witamy już w Polsce, także drogi rozpieprzone, dziury są, jesteśmy na miejscu. Widać zresztą jak jest, nie? Jeden wielki plac budowy, który będzie trwał jeszcze prawdopodobnie tutaj bardzo długo i to jest droga, która biegnie z Olszyny tutaj na Wrocław i to jest chyba E65, z tego jak się nie mylę. Delikatna pomyłka nastąpiła, E36 się droga nazywa. Tak, jeszcze mnie ściemniło pod mostem. Minęłem zjazd na Żagań, droga była rozkopana w tragicznym stanie i jedziemy prosto dalej gdzieś na Wrocław i prawdopodobnie gdzieś będzie odbitka na Świętoszów przez poligon wojskowy, gdzieś tam tędy się przejedzie, nie? Jesteśmy nad rzeką Kwisa, to jest niedaleko takiej wioski Rudawica. I tutaj, drodzy Państwo, przyjeżdżałem się kąpać, jak miałem 8 lat, tak 6-8 lat, coś takiego, nie? Fajnie tutaj na kajaki może być, to jest taka górska rzeka, troszkę rwąca. I pamiętam, że zawsze tutaj latem dużo, dużo ludzi przyjeżdżało. Tutaj sobie stawałem koło tego wodospadu i się chłodziłem. Nie jest jakoś tak głęboko, bo żeby przejść na drugą stronę, to może jest metr, no około metra do metra 50 maksymalnie głębokości, nie? A tutaj z góry rzeki spływy robiliśmy sobie często materacem, sobie spływaliśmy, nie? Tak dotąd, tutaj w dół i tutaj wyjście i znowu powrót tędy laskiem do góry i znowu. I taka zabawa, no. I tutaj też były obozy harcerskie. W okolicy, z tego co widzę, to są wybudowane jakieś tutaj takie daszki z siedzeniami zrobione, żeby można było sobie ognisko rozpalić czy na piknik przyjechać. Bardzo fajnie, ale naprawdę kiedyś to tutaj setki osób latem były, nie wiem jak teraz. 30 lat, słuchajcie, dawno, dawno, ale warto tu wrócić. Jestem na miejscu już tutaj w Szprotawie. Zacznę tutaj od ogródka, wam pokażę. Ten ogródek, jak byłem mały na początku, to była tragedia. Krzaki tu były, wszystko musieliśmy wycinać, wykopywać korzenie różne i takie sprawy. No i to było zasadzone, ta choinka, jak byłem mały. Zobaczcie, jaka ona już jest duża. Dalej mamy zejście nad rzekę i nad tą rzeką, rzeka nazywa się Szprotka. To się kąpałem, jak byłem mały. Tam chodziliśmy, wszyscy sąsiedzi się zbierali. Robiliśmy sobie ognisko. A ogródek to jest tutaj takie miejsce, gdzie można sobie posiedzieć, odpocząć. Jakieś uprawy tutaj delikatne. Są takie boksiki porobione. A może pójdę tędy. Tutaj to już mama tym wszystkim się zajmuje. O! Tutaj taka ala drewutnia, pomieszczenia takie gospodarcze, tam jest trzymany opał, garaż na samochód, na rowery. Przechodzimy sobie do przodu, tu mamy troszkę jeszcze zapasowego drewna. To jest auto, które się nie psuje. To jest Nissan P12 kombi. Na full wypasie z 2004, tak, z 2004 roku. Naprawdę bardzo dobre auto, ma już przejechane około 400 tysięcy. Do tej pory mu nic jakoś nie dolega. Bardzo dobrze się tym jeździ, to jest silnik 2,2 litra w dieslu. Garaż. Tutaj z drugiej strony wejście do kotłowni mamy. Tu właśnie są rowery trzymane, jakieś tam narzędzia. Przechodzimy dalej.
Tu stoi, proszę Państwa, to Suzuki, którym przyjechaliśmy. No i tak wygląda z tej strony. Dom się prezentuje. Wyjdziemy jeszcze poprzez podwórko na dwór. Proszę, tak to wygląda tutaj. I idziemy dalej. Z przodu jest taki widoczek. Też jest zielono, przyjemnie, jest taka choinka, która jest tutaj przycinana do roku, żeby za wysoko nie urosła. Oczywiście tu są jakieś druty. No i mamy widoczek taki spokojny na ulicę. Także tutaj sobie pomieszkuję w Polsce. I wjeżdża na obiadek danie pierwsze. Mamy domowej roboty rosół. To bierzemy się za konsumpcję. Ziomeczki, to by było dzisiaj na tyle. Ja kończę swój dzionek. Muszę jechać po Amelkę. Jest w tej chwili na korepetycjach z języka angielskiego. Za 20 minut muszę tam być. I jeszcze muszę złożyć odcinek ten tutaj z dzisiaj dla Was. I sobie usiądę wieczorem, tak pogadam trochę z rodzicami, co tam, jak tam. I muszę zająć się zorganizowaniem biletu do Irlandii. I muszę wymyśleć coś, żeby zakupić już powoli bilet z powrotem do Azji gdzieś tam. Dziękuję za oglądanie i widzimy się w następnym odcinku. Do zobaczenia, na razie, pozdrawiam, hej!